Witam Was w Kotlet TV. Przygotujemy dzisiaj świetne drożdżowe warkoczyki makowe. W sam raz do podjadania lub zabrania na przykład na piknik. Takie warkoczyki możecie też przewiązać kolorową wstążką i podarować bliskiej osobie. Są naprawdę wyśmienite i koniecznie musicie je zrobić. A zaczynam od przygotowania ciasta drożdżowego. Do miski wsypuję mąkę pszenną chlebową, ale jeśli takiej nie macie, możecie wykorzystać zwykłą mąkę pszenną jasną. Do tego dodaję troszkę soli, wlewam oliwę, ewentualnie olej, dodaję wodę, a także do tego dosypuję suszone drożdże. Oczywiście te ostatnie możecie zamienić na drożdże świeże. Wtedy wcześniej trzeba je rozpuścić w wodzie. Do tego dodaję na koniec mak, taki suchy, niemielony. Wszystko mieszam, a następnie przekładam na blat i zagniatam, aż ciasto będzie gładkie i będzie bezproblemowo odchodzić od dłoni. Takie wyrobione dobrze ciasto smaruję z wierzchu oliwą lub olejem i wkładam do miski na 1 godzinę wyrastania. W tym czasie ciasto powinno podwoić swoją objętość. Wtedy wyjmuję ciasto z miski i dzielę na 8 części, bo będziemy mieć 8 warkoczyków. Następnie każdą z tych 8 części dzielę na kolejne 3. Staram się, aby były w miarę równe. Teraz każdą z tych małych części wałkuję na taki mały wałeczek. Jeżeli ciasto nie chce się dobrze toczyć, warto delikatnie zwilżyć dłonie. Kiedy już mamy 3 równe wałeczki, to zlepiam je u góry, a następnie po prostu zaplatam warkoczyk. Zlepiam koniec, a następnie delikatnie całość naciągam i przekładam na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. I tak przygotowuję każdy z 8 warkoczyków. Odstawiam jeszcze na jakieś 20 minut wyrastania, a przed samym pieczeniem smaruję rozkłóconym jajkiem. Dzięki temu warkoczyki będą bardziej rumiane. Wstawiam do nagrzanego do 180 stopni piekarnika i piekę nie więcej niż 10 minut, aż z wierzchu będą rumiane. Możecie podawać zarówno na ciepło, a także już po wystudzeniu. Świetnie smakują podane ze szklanką mleka. No i są też, jak już wspomniałam, wyśmienite na prezent, a także do zabrania ze sobą na piknik. Po więcej przepisów zapraszam Was na stronę www.kotlet.tv, a także zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału. Smacznego!